50-40 w pierwszym finałowym meczu w Krośnie. Dziś Falumas wygrywa z Wilkami, ale tylko 49-41. Wniosek: krośnieńska watacha. Celfas, Wilki, Krosno. Po raz pierwszy w historii krośnieńskiego żużla w PGE Ekstralidze. No i teraz jesteśmy świadkami w Zielonej Górze dekoracji. Najlepsza drużyna. Mówiło się sporo, Mirek, o tym, że Polonia Bydgoszcz, że Falubas Zielona Góra. Mówiło się o tym, że Wilki, Krosno to jest ta ekipa, która będzie pewnie w stanie zagrozić bydgoszczanom i zielonogórzanom, ale jednak w pierwszym rzędzie Polonia lub Falubas i Polonia. Trochę tak pogodzili chyba. Dokładnie, pogodzili dwóch takich pretendentów głównych, aczkolwiek ta dwójka, która tutaj stoi, moim zdaniem zrobiła największą różnicę. Rok temu Wilki Krosno były również bardzo blisko awansu, ale zabrakło juniorów. Dobrali, wyrwali Sadurskiego z Leszna, wypożyczyli Karczewskiego z Włókniarza i to ta dwójka. Na koniec jeszcze ten trzeci dołożony do tego wszystkiego, Kinan Ru, który też zrobił dobrą robotę. Wszystkie te ruchy takie we właściwym kierunku, wszystkie te ruchy sprawiające, że ta drużyna się umacniała. I ta drużyna była najbardziej kompletną, mam wrażenie, drużyną po dobraniu w ostatnim czasie Kinana Ru. Stała się drużyną kompletną, że nie było słabych ogniw. A widzimy, no Mateusz Szczepaniak bardzo cierpi tutaj nawet na tym podium. Ten upadek był bardzo, bardzo nieprzyjemny. No i na pewno będzie cierpiał jeszcze jutro i pojutrze, podejrzewam, po takim upadku. Ale on dzisiaj, podobnie jak reszta, zrobił kapitalną robotę. Tobiasz Musielak nie wszedł w ten mecz dobrze, ale jednak w tym decydującym 14 wyścigu zrobił robotę kapitalną. I on może z podniesioną głową dzisiaj postrzegać to, co się działo, mimo że no, mówi się, że będzie w Ostrowie w przyszłym sezonie, prawda? Jesteś tak dobry jak twój ostatni bieg, mecz. Jemu ten ostatni bieg wyszedł genialnie, no i z tego będzie rozliczany, że w najważniejszym momencie spotkania dał radę, pokonał kropkę nad i, z przeciwników i wygrał bardzo ważny bieg. No ale i Musielak, i Wacław Milik, no i ten najważniejszy chyba dziś, czyli Andrzej Lebiediew, który w tych decydujących momentach nie zawiódł, był bardzo, bardzo szybki. No i trener, były zawodnik krośnieńskiego zespołu, Ireneusz Kwieciński. To jest zespół, który w przyszłym sezonie walczyć będzie w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Gratulujemy bardzo serdecznie od całej naszej sportowej ekipy. Mają swoje 5 minut. Pewnie chcieliby świętować u siebie w Krośnie, bo tutaj w Zielonej Górze rzeczywiście stadion opustoszał. Wielu kibiców, no pewnie zapłakanych, sfrustrowanych, już opuściło stadion. Taki jest sport, taki jest żużel. Mówiliśmy o tym, znamy te wszystkie historie ze sportu, nie tylko żużlowego. Jedni się cieszą, Krosno się cieszy, Zielona Góra płacze. Na pewno tutaj chcieliby być w Krośnie, ale jestem pewny, że krośnieńscy kibice, którzy przychodzą bardzo licznie na spotkania swojej watachy w Krośnie, zgotują im bardzo miłe powitanie tam u siebie i będą świętować ten wielki, wielki wyczyn, no bo awansowanie do PGE Ekstraligi nie jest łatwe, wiedząc, że trzeba było pozostawić w pokonanym polu tak znakomite drużyny. Będą wracać naprawdę bardzo, bardzo daleko. 600 kilometrów. To jest dystans, który dzieli Krosno od Zielonej Góry. Grzegorz Lesiak, prezes Wilków, który konsekwentnie, spokojnie budował ten krośnieński zespół. Od wielu, wielu lat właściwie Krosna najpierw nie było na mapie żużla. Później rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, ta konsekwentna praca i budowa tego ośrodka na Podkarpaciu, gdzie właściwie z każdego ośrodka żużlowego jest daleko. Do Krosna trzeba będzie się tam wybierać na rozgrywki Ekstraligi. Ale to dobrze też można powiedzieć, bo będzie taka nowa siła w rozgrywkach PGE Ekstraligi. A tutaj Piotr Szymański z Głównej Komisji Sportu Żużlowego. I ten moment bardzo ważny dla krośnieńskiego żużla, czyli puchar za zwycięstwo w rozgrywkach E-Winner pierwszej ligi. Powędrował właśnie do ekipy krośnieńskich Wilków. Andrzej Lebiediew, Tobiasz Musielak, Wacław Milik i także pozostali zawodnicy z tym okazałym pucharem. To jest zwycięzca rozgrywek pierwszoligowych. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje.